Hej ludzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, a to jest Zagrajmy w Rise of Tomb Raider. Wracamy sobie, zobaczmy co ja tu mogę ulepszyć. Mogę ulepszyć łuk. Co tu mogę dać? Podoba mi się, zauważcie, cięciwa z owijką, tak? Zauważcie, że w tym momencie na tej cięciwie znajdują się te koraliki, a w tym momencie nie, tak? Tak samo jak tutaj mamy tą rękojeść, teraz mamy tę skórę na tej rękojeści. A teraz nie, tak? Że widać rzeczywiście, że coś się dzieje. Na razie sobie to zostawmy. Czy ja chcę w tym momencie coś zrobić? Nie za bardzo. Dobra. Co my tutaj w ogóle mamy zrobić? Przekranij się obok żołnierzy trójcy lub pokonaj ich, aby dotrzeć do jaskini. Pokonaj niedźwiedzia i przeszukaj mongolskiej ruiny. Dobrze. Tutaj mamy parę dokumentów do przeszukania. Co ja chętnie zrobię. Bardzo bym się chciała też dostać tutaj i tutaj. Więc będzie ciekawie. Chodźmy na razie w tą stronę. Nie będę się poruszać jakoś specjalnie głośno. Będę się starała jednak mimo wszystko zbierać po drodze te wszystkie... Podajcie dalej. Tubylcy zastawili wnyki na polanie. Najwyraźniej przewidzieli, że ruszymy ich śladem. Jasna cholera. Wcale nie uciekali. To była podpucha. Wciąż tam są. Dobrze. Szukajmy go. Bierz i uciekaj. Dobra, czy jego możemy stąd ściągnąć? Bo ja bym bardzo chciała... O, tu są dokumenty, dobra. Prorok i jego wyznawcy podróżowali pod osłoną nocy szlakiem biegnącym wzdłuż granicy Cesarstwa Wschodniego. Nie wiem, gdzie zmierzają i przypuszczam, że oni także nie. Ale wiedzą, że nie zostawimy ich w spokoju, póki herezja nie zostanie zgładzona. Mieszkańcy terenów granicznych udzielają im schronienia. O dziwo, żaden z nich nie powiedział nic pożytecznego. Nawet gdy grożę im gniewem trójcy lub ostrzem noża przy gardle, milczą. Giną, nigdy nie zdradzając, co wiedzieli. Prorok ma dziwny wpływ na ludzi. To kolejny powód, dla którego należy go uciszyć. Tropiciel szedł za prorokiem po same granice cesarstwa. Okej. Okay. Szukajmy sobie. Dobrze, tu mamy wroga. A, możemy zmieniać, jak na przykład jesteśmy... Ktoś jest osobą leworęczną, tak? Tak, mamy przybliżenie. Tutaj jesteś, tak? Okej, już cię nie ma? Zajmijmy się nim po cichu. Przynajmniej postarajmy. Jakoś go tam to za bardzo nie ruszyło, czy ja do niego strzelam, czy nie. Uważnie obserwujcie teren. Tubylcy pozostawiali w lesie pułapki. To oznacza, że my też musimy uważać. W tej chwili nie dam rady nic z tym zrobić. No dobrze. Okej, tu są dwie zablokowane. Cofniemy się po tą notatkę. Tutaj, tak? Powiedzieliśmy ludziom z miasta w dolinie, że zaatakujemy o świcie. Ale tak naprawdę ruszymy, gdy tylko wzejdzie księżyc. Jeńcy pojmani w bitwach na zachodzie posłużą nam podczas natarcia za żywe tarcze. Niewielu przeżyło długi marsz przez góry,
ale ci, którzy zostali przy życiu, przysłużą się naszej hordzie. Miasto skrzysie jak cenny podarunek. Zabierzemy co nasze i odejdziemy z łupami. Mongołowie wysłali na front armię więźniów. Skuteczna, acz przeraźliwa strategia. Tak, Mongołowie mieli niezwykle skuteczne i przeraźliwe strategie na walki. Jednak mimo wszystko... Okej, tych dwóch rzeczy tutaj, co to jest? Artefakt. Artefakt i artefakt. Chciałabym je znaleźć, jednak, no właśnie. Nie mam w obecnej chwili możliwości. Nie będę się też jakoś specjalnie z tym o to rzucać. Uwaga, nie udało nam się przywrócić łączności. Spodziewajcie się zakłóceń transmisji. Okej, ciekawi mnie ta kobieta, której udało się uciec. Tam są te roślinki. Tam jest żołnierz. Tam na górze. Widać światło. Chodźmy na razie tutaj. Okej, a tam mamy kartkę z dokumentem, który nas interesuje. Przejdźmy tu. Czy on się stamtąd ruszy? Spróbujcie wywołać obiekt. Jest tu dwóch. W ostatnim zgłoszeniu meldowali o ataku. Od tamtej pory cisza. To było kilka minut po tym, jak tubylcy zaatakowali nas w pobliżu ruin. Później uciekli, oddalając się od obiektu. To była zaplanowana akcja dywersyjna. Próbują nas rozdzielić. Zwiat spieprzył robotę. To nie są zwykli wieśniacy. Tak, to działania partyzanckie. Rozwalili nasz system komunikacji, gdy tylko wkroczyliśmy do akcji. Kurwa. Musimy wdrożyć działania partyzanckie. Dać się powybijać w ciemnościach. Okej, nic nie zauważyłem jak na razie. Jeszcze, osobiście do czego jestem niezwykle zaskoczona. Podejrzewam, że tą dwójkę trzeba będzie zabić albo jednocześnie, albo w taki sposób. Okej, okay. Będziesz mnie szukał i mnie znajdziesz, czy ominiesz mnie? Zobaczmy. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Pięknie. Jestem z nas dumna. Nie udało nam się zlokalizować zaginionego oddziału zwiadowczego. To nadal jest nasz cel główny. Zachowajcie czujność. Okej. Okay. Możemy ogarnąć ich obóz. Gdzie jest ta notatka? Tu je szukam. A, tutaj. Dobrze. Ja mogę z tą maszynerią tutaj coś zrobić. Celuj i rzuć. Przygotowujemy się. Przybyłem z pierwszym transportem na Syberię, aby przygotować starą sowiecką instalację. Teraz przybywają kolejni. Stanąłem z tyłu, gdy Konstantin wygłaszał mowę. Uwielbiam go słuchać. Nigdy mnie nie nudzi. Nie byłem nigdy specjalnie wierzący, ale teraz to coś więcej. Prawda. Kiedyś byłem załamany, ale Trójca przywróciła nam życie. Dała cel. Nowy świat czeka. Nawet niedowiarki odegrają w nim rolę. To jakiś dziennik należy do żołnierza Trójcy. Tak. Powiem szczerze, że to jest zaiste intrygujące. Zobaczmy wszystkie... Dokładnie, leźliśmy.
Dziś powiadomiono mnie, że Uniwersytet znowu obciął fundusze. Dalsza praca stanowi coraz większe wyzwanie. Jestem narażony na szyderstwa ze strony osób, które niegdyś uważałem za przyjaciół. Oni nic nie wiedzą. Za tymi mitami kryje się prawda. Historie wszystkich kultur mówią uniwersalnym językiem, ujawniając zdumiewającą możliwość, że świat nie jest taki, jakim go postrzegamy. Nasze życie jest czymś innym. Jeśli nie przerwę badań, czeka mnie izolacja. Zostanę pariasem. Ale nie poddam się dla Amelii. To jej śmierć sprowadziła mnie na tę ścieżkę i nie mogę jej zawieść. Żałuję, że nie ma jej już z nami i że nie miałem narzędzi, by ją ocalić. Dziennik Lorda Crofta, tak? W swoich dziennikach ojciec wspominał o mamie, prawie w ogóle, prawie nigdy o niej nie mówił, ale wygląda na to, że wszystko robił dla niej. Okej, Lorda Crofta. Dobra, to jest to, co znaleźliśmy. Tego jeszcze nie znaleźliśmy. Dobrze, dobrze, no intrygujące. Ile tu tego jest? Dobrze, wiecie co? A przesłuchajmy sobie te dzienniki Lorda Crofta. To może być interesujące i to może rzucać dużo światła na te wszystkie retrospekcje, jakie widzimy. Więc sobie odsłuchajmy to. Myślę, że w tym odcinku nawet... A poczekajcie chwilę. Dobra, w tym momencie musimy iść tutaj. Pokonać niedźwiedzie na naszej drodze. Więc wiecie co? Pokaż mi... tą stronę. Ty, zaraz, my mamy przecież ładunki wybuchowe, to oznacza, że możemy tutaj wejść do jaskini! Dokładnie! Dokładnie to teraz robimy. O, co to jest? Możemy to odczytać. Ty. Odczytajmy to. Z tekstu opisuje zwycięską bitwę, ale zdaje się, że zostawili coś tu w pobliżu. Tak, skrzynie z monetami. Okej, dobra. Pójdziemy sobie w tym momencie tu, potem zajdziemy po skrzyni z monetami, a jak będziemy wychodzić, to wtedy... wtedy sobie ogarniemy... Wtedy... Weź tym tak nie rzucaj, co? To jest benzyna, jakby nie było. Mhm. Okej, i? Aha, nic się z tym nie stało, tak? Strzał z liną, no dobra. W takim razie... Chodźmy po skrzynię z monetami. I na koniec tego odcinka odsłuchamy sobie wszystkie te dzienniki Lorda Crofta. Co? Mogłam się tego niestety dowiedzieć. Powiem wam, że szczerze powiedziawszy, nowa wersja Lary dużo bardziej mi się podoba niż ta wcześniejsza. Tutaj możemy przy okazji stanąć przy obozie, ponieważ mamy jeden dodatkowy punkt. Więc sobie możemy coś ogarnąć. Powiesz nam coś? Jakieś swoje przemyślenia, wątpię. Okej, mamy jeden punkt. Może tutaj. Właśnie to podostrzałem. To już mamy. Zwiększa ilość amunicji. Zwiększa świecącą w trybie instynktu przetrwania. Zwierzęta świecą w trybie instynktu przetrwania. Okej. Okay. Usprawnienie wyszukiwania przedmiotów związanych z wyzwaniami w trybie instynktu przetrwania. Lądowanie z czerwonych karnistrów oraz śmiercionośnych min
Aha, zwiększa liczbę pedeków za zabicie lub ogłuszenie wroga przy użyciu przedmiotu własnej roboty. Oraz... Szczerze powiedziawszy, myślę, że weźmiemy tą grubą skórę. To jest jednak coś, co bym chciała zrobić. Zajrzyjmy najpierw do broni. Może uda nam się zrobić tą linę? Wosk zwiększa elastyczność sięciwy, dzięki czemu jej napinanie jest łatwiejsze i szybsze do wszystkich łuków. Owinięta rękojeść, lepszy chwyt. Końcówka strzału umożliwia szybsze ładowanie strzały i szybkości strzelania. O, to jest fajne. Jednak nie mam broni. Tutaj mogę ta cięciwa z oliwą, a tutaj mogę... Okej, tu jest coś takiego... Krawędź jak brzytwa. Szlifowana krawędź pozwala włożyć ostrze głębiej, zwiększając siłę wyważającej i przeniesienie... Szczerze? Myślę, że to nam się przyda. Więc sobie ogarnijmy. Zajrzymy do ekwipunku. Amunicja. Zwykłe strzały. To mi się nie przyda, natomiast tutaj możemy mieć. Do karabinu albo do pistoletu. Szczerze powiedziawszy, już powinniśmy mieć pistolet, ale na razie sobie odpuścimy robienie tych przedmiotów. Zobaczymy, co będę mieć i co będzie mi potrzebne, tak? Okej, okay, czyli lewym bumperem robimy sobie leczenie, prawym bumperem robimy sobie strzały. No dobrze. Jeszcze tutaj... wymaga strzęzliną, ne. Okej. Okay. Ten odcinek też będzie pewnie miał. O, tutaj jest jeszcze jeden dokument i skrzynia. Skrzynia i dokument, tak. Czyli zostały nam dwa artefakty, które są tutaj zablokowane. Po które ja się pewnie wrócę, tak? Ja bardzo będę chciała wykonać... Naprawdę, bardzo będę chciała wykonać grę na 100%. Tutaj. Na pewno nie będę się bawić w specjalne polowanie na zwierzęta. Może w momencie, w którym będę potrzebować czegoś, żeby sobie ulepszyć. Ale tak to będę się starać robić to w miarę na bieżąco. Dobra. Teraz musimy iść tutaj, więc przesłuchajmy te dzienniki. Mieliśmy powód, to teraz mamy żal. Lara znów oskarża mnie o paranoję. Być może ma rację, ale kontaktowali się ze mną ludzie bez jakichkolwiek kwalifikacji, wypytując o moje badania. Jestem pewien, że ktoś mnie obserwuje. Przy posiadłości kręcą się nieznajomi, otrzymuję niezrozumiałe telefony o dziwnych porach. Ostatniej nocy włączył się alarm. Ktoś próbował się włamać. Uważam, że to przedstawiciele organizacji o nazwie Trójca. Wspominam o niej w moich badaniach, ale nie mam pojęcia, czego szukają. Podjąłem działania mające na celu zabezpieczenie mojej pracy. Mam nadzieję, że pewnego dnia Lara zrozumie, czemu robiłem to wszystko. Tato, przepraszam, że nie wierzyłam ci. Gdybym tylko mogła podzielić się z tobą swoimi odkryciami. Zaproszenie. Pamiętam to. Tata nie mógł się doczekać konferencji, choć wiedział, że go wykpią. Otrzymałem dziś zaproszenie jako prelegent na konferencji o folklorze i antropologii. Rzecz jasna, zaprosili mnie tylko w charakterze żartu. Chcą wyśmiać moje pomysły. Ale wyników moich badań nie można skrywać. Muszą ujrzeć światło dzienne. Tylko w ten sposób świat pozna prawdę. Amelia uważała, że problemom należy stawiać czoła, że siła rodzi się z samej siebie. Miała rację. Zawsze miała rację. Na dobre czy na złe, przyjmę zaproszenie.
Muszę przyznać, że bardzo mi się podobają ta forma, że jak jest tekst czytany, to jest normalnie, że jakby ktoś stał przed tobą i mówił do ciebie. Jak jest taki tekst dyktafonu, to tam w tle słychać takie szumienie odtwarzanej kasety. Jak Lara stała w tych ruinach i mówiła coś na temat fresków, czy tego tekstu, który odczytywała Ała. To niosło się echo. Bardzo, bardzo mi się to podoba, tak? Natomiast tutaj chciałam jeszcze zauważyć jedną rzecz, ponieważ cieszę się, że zostawili to, że ten sam rdzeń tej historii o Larze Croft i o jej rodzinie, tak? Że straciła matkę, jak była dzieckiem. Nie wiem dokładnie dlaczego straciła tą matkę, jak była takim bardzo małym dzieckiem. Potem straciła ojca, jak była niewiele starsza. Zajął się nią jej kamerdyner, którego do tej pory nie widzieliśmy. Możliwe, że został usunięty. On był strasznie przerażający w pierwszych częściach. To była najbardziej przerażająca postać w pierwszej wersji gry. Natomiast tak, bardzo mi się podoba, że jest takie jednak, że nie jest takie mocne odejście od tego, co od tej pierwotnej, pierwotnej historii, tak, na temat Lary Croft. Bardzo mi się to podoba. Spotkanie. Anna przywróciła mu radość życia, wierzyła w jego dzieło. Gdyby tylko wiedziała, że jestem na tym pustkowiu i szukam tego samego. Rzecz jasna, konferencja była katastrofą. Równie dobrze mogli postawić mnie na podium i wygwizdać. Mimo to od lat nie byłem w tak dobrym humorze. Poznałem tam kogoś. Entuzjastkę. Podeszła do mnie po tej rzezi. Bałem się, że wyśmieje mnie tak jak reszta. Jednak ona chciała dowiedzieć się więcej o mojej pracy. Gdy zacząłem mówić, zadawała pytania, w których nie było cynizmu. Były błyskotliwe, wręcz niewinne. Rozmawialiśmy godzinami. Ma na imię Anna. Zaprosiłem ją na obiad po powrocie do Londynu. To ostatnie zdanie tak bez emocji wypowiedziane. Kolaborant. To były dla taty trudne czasy, ale Anna przyniosła mu wiele radości. Nie mogę mieć jej tego za złe. Anna dodała mi sił. Pomogła mi w uporządkowaniu moich badań, dzięki czemu mogę skupić się na pracy. Zaproponowała nawet, że zostanie moją redaktorką. Nigdy nie sądziłem, że znajdę kogoś, kto będzie tak skory do pomocy. Jej obecność tchnęła w to nowe życie. Pokoje znów ożyły. Ja również. Boję się jednak, co pomyśli Lara. Jest dużo bardziej skryta niż ja. Może pomyśleć, że próbuje zastąpić kimś jej matkę. Ale to nieprawda. Po prostu chce jeszcze zaznać w życiu szczęścia. Lara musi to pojąć. Jestem pewna, że to rozumiała. Akurat dzieci to rozumieją. Zwykle. Tak mi się wydaje. Rewelacje. Tata był bliski odnalezienia grobowca proroka, ale coś sprawiło, że porzucił wszystko. Dokonałem nowego odkrycia. Znalazłem stary rękopis zakopany i zapomniany pod górą pseudonaukowych artykułów. Podczas tłumaczenia okazało się, że to biografia nieśmiertelnego proroka. Wciąż nad tym pracuję, ale już poznałem fakty z jego życia, których nigdzie wcześniej nie wyczytałem. Być może to wystarczy, aby zlokalizować jego grobowiec. Ten rękopis może połączyć wyniki moich badań nad nieśmiertelną duszą w jedną całość. To prawdziwy przełom. Przede mną dużo pracy. Dziś przy obiedzie uczczę znalezisko z Anną. Powiem wam tak. Po pierwsze, mam myszkę na środku. Nie wiem dlaczego. Po drugie, nie wiem jak długo też. Po drugie, aha, bo ja tutaj majtnęłam nogą od krzesła, tak? Dobra, ale myszka myszką. I tak sobie tutaj w tym momencie skończymy. Przede wszystkim bardzo mi się podoba ten motyw dziennika. Po drugie, moje podejrzenia odnośnie tego motywu. Anna podeszła do niego w momencie, w sensie do Lorda Crofta, w momencie, w którym on omawiał tu swoją teorię na temat tego grobowca proroka, tak? I cóż, moje podejrzenie jest takie, że ona pracuje dla tej trójcy, że jest po prostu jako szpicer, że trójca
Wiecie, całe środowisko naukowe go wyśmiało, jednak Trójca wierzy w proroka, wie, że on istniał tam. Użyjcie sformułowania jakiego jak chcecie, dlatego postanowili wysłać Anę jako szpicla i do Lorda Crofta, żeby poznała jego odkrycia i tak dalej, i tak dalej. Osobiście podejrzewam, że ona się w nim po drodze zakochała, albo bardzo dobrze udaje, tak? I po prostu postanowiła się zajmować, postanowiła z nim zostać, tak? Żeby, nawet sama powiedziała, że była blisko poślubienia go i tak dalej. Więc tak, że taki szpicer, który się zakochał i... Są dwie możliwości w tym momencie. Szpicer, który się zakochał i przestał być szpicem, albo szpicer, który po prostu bardzo dobrze udaje i wie, że Lara dalej poszukuje. Próbowała ją próbowała ją odciągnąć od tego poszukiwania grobowca proroka, próbowała ją zatrzymać, tak? Mieliśmy to w drugim chyba odcinku, czy nawet w pierwszym odcinku, jak ich rozmowę i cóż, powiem tak, w tym momencie nie wiem co o tym myśleć, osobiście podejrzewam, że Anna jest jakimś po prostu szpiclem, tylko że nie wiem dlaczego. Przynajmniej pojawiła się w takim bardzo konkretnym momencie, tak? W takim bardzo sprzyjającym momencie dla Trójcy i nie byłabym zaskoczona, gdyby coś po prostu... Gdy miała z tym coś wspólnego, tak? Powiedzieliśmy ludziom z... A dobra. To już słuchaliśmy, tego też już słuchaliśmy. Dobrze. To idziemy w takim razie dalej. Teraz idziemy... No właśnie, teraz idziemy dalej. Mamy tutaj już skrzynię z monetami, zestawy z surowcami, dokumenty. Zostało nam jeden, artefakty zostały nam dwa, nie możemy się dostać. I skrzynia tam jest jedna. Więc tam sobie zaraz pójdziemy. Natomiast w tym miejscu to było na tyle. Jezu, wyglądasz przerażająco. Musimy iść w tamtą stronę, tak. Więc staniemy sobie tutaj. W tym miejscu to było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie podziękuję za uwagę. Ja się bardzo cieszę, że przesłuchałam te dzienniki. Mam nadzieję, że wam się podobały równie mocno jak ja. Widzicie, myszka? Hi, hi, hi. Nie wiem, jak długo jest na ekranie, jeżeli długo, to przepraszam was bardzo. Ale tak, w tym momencie ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i polecimy sobie dalej w kolejnych odcinkach. A na razie to by było na tyle. Do usłyszenia ponownie. Na razie.